W tym filmie mogą pojawić się potencjalne spoilery do najnowszego odcinka serialu The Mandalorian. Czujcie się zatem ostrzeżeni. Ostatni odcinek serialu The Mandalorian pozostawił mnie osobiście z masą mieszanych uczuć, które z jednej strony mówią mi, iż dostaliśmy satysfakcjonujące zakończenie, z drugiej dodatkowo denerwują i sprawiają, że tęsknię za bardzo mocnym początkiem tego serialu. Oczywiście nie mam nigdy oczekiwań co do poszczególnych odcinków, niemniej ostatnio coraz częściej mnie one niestety zawodzą. W tym sezonie było takowych sporo, ale pozwólcie, że pozostawię to na osobną, zbiorczą recenzję. Ostatnio również wystąpiłem w dyskusji na kanale Czwarta Ściana, gdzie omawialiśmy ostatnie dwa odcinki serialu, zaraz po obejrzeniu finału, w sposób w pełni spontaniczny, dlatego też zachęcam Was do odsłuchania tamtej audycji. Nowy odcinek rozpoczyna się od przechwycenia imperialnej Lambdy, na której znajduje się dr Pershing. Tam mamy lekką słowną konfrontację między Carą Dune a imperialnym pilotem. Mówi on, że widział wybuch Alderaanu, a rebelia również nie jest idealna, bowiem miliony ludzi zginęło w wybuchu obok Gwiazd Śmierci. W tym przypadku miałem wrażenie, że oglądam scenę z filmu Clerks Kevina Smitha. Z jednej strony podoba mi się, jak pokazują Imperium w nowym kanonie, że są to po prostu zwykli ludzie, albo też fanatycy, albo najzwyczajniej wykonujący to, co do nich należy. Z drugiej strony mamy już tego, uważam, zbyt wiele. Kolejnym przystankiem naszych bohaterów jest nieznana do tej pory planeta. Osobiście nie wydaje mi się też, byśmy poznali jej nazwę, skoro nie padła ani tu, ani w databanku na oficjalnej stronie Star Wars. Z początku myślałem, że jest to Mandalora, bowiem przypominała tę Mandalorę z Rebelsów. Jednak tak jak Wiktor w naszej dyskusji powiedział, Mandalorę najpewniej ujrzymy w trzecim sezonie, w momencie kiedy Bo-Katan poukłada wszystkie swoje sprawy powiązane z Darksaberem i dziedzictwem planety. W barze mamy pewną konfrontację, tym razem między dwoma różnymi rodzajami Mando. Bo-Katan spotyka Boba Fetta i mówi mu, że nie jest on prawdziwym Mandalorianinem, jednak ten odpowiada, że nigdy tak nie twierdził. Widać różnicę między dwoma sprzecznymi poglądami, jak zbroja ważna jest dla Mandalorian i ich klanów. Bo-Katan nazywa również Bobę klonem, bo nim tak właściwie jest. Jednak trochę szkoda, że nie poszli z tą dyskusją o krok dalej. Ponownie wracamy na Slave One, a także widzimy, jak załoga Dina i Boby w imperialnej Lambdzie leci przejąć krążownik Moffa Gideona. Mamy dzięki temu całą masę scen akcji, bardzo ładnie sfilmowane i pomysłowo napisane i dynamiczne. Za ten odcinek odpowiedzialny był Peyton Reed i nawet jak drugi odcinek wypadł według mnie słabo, tak wtedy sceny z pająkami były prześwietne. To samo jest tutaj. Sceny akcji w nim po prostu górują. Pojawiają się Dark Trooperzy, którzy sprawili, że mam mieszane odczucia co do nich. Przede wszystkim podoba mi się, jak zostali oni wykorzystani w scenariuszu i to, że nie są to ci sami Dark Trooperzy co w legendach, a zupełnie nowe spojrzenie na nich. No, może nie zupełnie, ale są minimalnie inni. Jednak ich animacja przypominała mi z lekka fanfilm. I okej, jestem w stanie to przełknąć, patrząc na to, jak niektóre odcinki wybrzmiewały na przestrzeni innych i właśnie wyglądały jak coś fanowskiego. Din również zmierzył się z Moffem Gideonem o Darksaber. Jednak nie było to jego celem, a tylko i wyłącznie wolność Grogu. Oczywiście pokonał Gideona i odebrał od niego Grogu, jednak pokonując go, odebrał mu też miecz, po który zaś przyleciała tutaj Bo-Katan. Jednak to Dinowi należy się oręż, skoro on pokonał jego poprzedniego właściciela. Dzięki temu jest teraz najpewniej władcą Mandalory. Oczywiście chciał go oddać poprzedniej właścicielce, ale Bo-Katan najzwyczajniej bezsłownie go nie przyjęła, dzięki czemu zapewne widzieć będziemy pewną walkę o Darksaber i Mandalorem w trzecim sezonie. Din najpewniej daje jej wygrać, bo nie zależy mu tak naprawdę tutaj na władzy, jednak obawiam się tego, jak podejdzie do tego sama Bo-Katan i jak bardzo będzie próbowała go pokonać. Może nawet tak, że Mandalorianin nie wyjdzie z tego cały. Nasi bohaterowie weszli na mostek, zamknęli się w nim i zaraz przylecieli, ponownie, Dark Trooperzy, którzy próbowali dostać się do nich, dopóki nie zjawił się jeden X-Wing. I kiedy usłyszałem o X-Wingu, pomyślałem, że najpewniej to Filoni wraz z przyjaciółmi lecą na pomoc, bo przecież serial pokazał nam, że Nowa Republika ma dosłownie kilku pilotów na całą galaktykę. Jednak zdałem sobie sprawę, że przylatuje jeden X-Wing. I zdarzyło się coś, czego się najbardziej obawiałem.
Wyszedł z niego Jedi, który włączył zielony miecz świetlny, miał jedną rękę w czarnej rękawicy i niszczył Dark Trooperów bez większego wysiłku. Swoją drogą ci Dark Trooperzy przynieśli mi na myśl droidy B2 z gry Republic Commando i starego Battlefronta 2. Kiedy grało się wtedy Jedi, niszczyło się je bez żadnego wysiłku, właśnie jak w tym przypadku. Kiedy jednak graliśmy komandosami w Republic Commando, trzeba było się bardzo mocno natrudzić, by pokonać jednego, a co dopiero kilka. Tak jest właśnie tutaj z Dinem, który z uporem pokonał jednego z nich, a nasz Jedi zniszczył ich kilkanaście, machając jedynie mieczem. Jednak ten Jedi, kto by się spodziewał po jednym X-Wingu, okazał się sam Luke Skywalker. I w pierwszej chwili, kiedy szedł przez korytarz, miał na sobie jedynie szatę z kapturem i miałem nadzieję, że najzwyczajniej go nie ściągnie i nie zobaczymy jego twarzy. Łudziłem się do ostatniej chwili, bo właśnie to zrobił. I wypadło to co najwyżej średnio. Twarz Hamila wyglądała tutaj, jakby została dodana w jakimś face-upie. I oczywiście w CGI już odtwarzano Tarkina czy Leję na potrzeby Łotra 1, a nawet w The Rise of Skywalker wypadło to według mnie bardzo dobrze, tak mam wrażenie, że twórcy teraz już nadużywają tej technologii. Jednak w tym wypadku serio wypadło to źle i jestem pewien, że nie było to tanie. Ale po co tak naprawdę tutaj wydać na scenografię do dobrego realizatorsko odcinka Rodriguez'a, bądź poprawić nieco Ahsokę, prawda? Lepiej było wydać bardzo dużo pieniędzy na odmłodzonego Luka, który teraz kojarzy mi się ze Schwarzeneggerem z czwartego Terminatora. Poza tym dialogi w tej scenie były pisane pod pojedyncze kwestie Luka wyciągnięty z powrotu Jedi i pod kilka dogranych. Sam głos wyszedł nieźle, ale wizualnie jednak to dalej bardzo boli. I okej, jakbyście jeszcze nie ogarnęli, że pojawił się tutaj Luke, to przyjechał za nim Artuditu. I też słyszałem o tym, by patrzeć na samą historię, a nie część wizualną, ale ten motyw też nie jest tutaj dobry. Mando miał być osobną historią, o osobnej postaci w osobnych ramach czasowych, a teraz dostajemy co chwilę te najważniejsze postaci tak naprawdę. Jak wątpiłem na poziomie czwartego odcinka, że te klony w baktach to klony Palpatina na etapie wczesnych prac, tak teraz to mnie w ogóle nie zdziwi, jeśli tak się właśnie okaże. Bo na serio, po co było dalej trzymać się tej przyjemności, no nie? Musiał pojawić się tutaj Luke. I jak jego pojedynek uważam jeszcze za satysfakcjonujący, tak sam fakt, że się pojawił już w ogóle. Jednak Din oddaje grogu Skywalkerowi i pierwsze co pomyślałem to to, że za kilkanaście lat przyjdzie Ben Solo i zabije go wraz z całą resztą Akademii. Chyba, że Grogu tutaj w tym przypadku znowu uniknie czystki, jak to było poprzednim razem. Din ponownie ściągnął hełm, tym razem przed Luke'em, wszystkimi i oczywiście przed samym dzieckiem, by ostatni raz spojrzeć na niego, tym razem najpewniej swoimi oczami. Podoba mi się ten zabieg, ponieważ pokazuje on, że obyczaj jest na równi z bezpieczeństwem Grogu, a dodatkowo ten wątek już został w pełni zakończony i możemy iść dalej. Din zaakceptował los dziecka i dał mu odejść, tym samym również idąc o krok naprzód. Mamy tę scenę po napisach, w której wracamy na Tatooine wraz z Bobą Fettem i Fennec Shand. Rozgrywa się ona w Pałacu Jabby, gdzie teraz rządy sprawuje Bib Fortuna, który chyba zaczął poddawać się zabiegom zmiany rasy, by upodobnić się w tym przypadku do Hata. Zastanowiło mnie tutaj jedno. Przecież Bib Fortuna zginął. I okej, nie widzieliśmy tego na ekranie, nie widzieliśmy tego w komiksach, a ta informacja była tylko we wpisach na stronie Star Wars, więc wystarczy tylko go zmienić i chyba tak na dobrą sprawę już został usunięty. Jednak Fett przejmuje władzę nad pałacem i siada na tronie ozdobionym w mandaloriański alfabet. Dzięki temu mamy zapowiedź kolejnego serialu Book of Boba Fett, który pojawi się w tym samym momencie co początek trzeciego sezonu The Mandalorian. Osobiście czekam i nawet cieszę się, że Fett dostał swój miniserial. Jednak czy będzie on wpływał bezpośrednio na Mando? Mam nadzieję, że nie, bo nie chcę, by Disney też tutaj bawił się w swoje serialowe uniwersa. Ich produkcje działają dobrze, póki są oderwane od reszty. No i dotrwaliśmy do końca drugiego sezonu, jednak nie wystawiam jeszcze pełnej opinii. Planuję najpewniej jakiś materiał zbiorczy, w którym podsumuję całościowo drugi sezon. Odchodząc od tematu, ostatnio wystąpiłem również na kanale Czwarta Ściana w innej dyskusji, tym razem w dyskusji o cyberpunku, gdzie wraz z Pawłem wymieniliśmy się wrażeniami co do gry. Na moją recenzję jeszcze musicie chwilkę poczekać, ale już niebawem grę ukończę.
A kto wie, może już ją ukończyłem, w międzyczasie dodaję ten materiał, który właśnie oglądacie. W każdym razie trzymajcie się i niech moc będzie z wami.